Siema, straszna lipa, ale przyszły już pierwsze przymrozki. Dzisiaj o 8 rano były tylko 3 stopnie. Jutro ma być już minus 3 nad ranem. A przez ostatnie kilka dni już pojawiały się pierwsze przymrozki, gdzieś tam szron na samochodach i inne takie. Co za tym idzie, aby nie zmarnować tych pozostałych kilku dni, które zostały na ogródku, zapraszam na zbiory. Zaczniemy sobie od dyni Lunga di Napoli. Jest to pierwszy raz uprawiana przeze mnie dynia. Podobno bardzo zdrowa i bardzo smaczna. Przetestujemy. Mam dwie sztuki dojrzałe. Trzeba było je wyciągnąć. Dynia nie jest jakaś bardzo duża, ale pierwsza wygląda tak i zaraz przyniosę drugą. Szybki komentarz do tego, co się tutaj dzieje, bo wpadłem w lekki szał wyrywania dyni. Jest tego sporo. Niestety przeplątana jest tak z pomidorem, że częściowo pomidor na kratce musi ucierpieć. Co chyba zresztą widać. Jeśli chodzi o samą dynię, to jeszcze jedną Atlantic znalazłem i jedną Lungę. Tą z kratki wyciągnąłem. Ale mam też kilka... Trafiłem na jeszcze kilka sztuk takich zielonych, niedojrzałych. Nie wiem, czy coś z tego da radę zrobić. Będę musiał poszukać jakichś kulinariów. Jak nie, no to trafię na kompost, trudno. Albo na testy maczety, albo jeszcze coś innego. Natomiast na razie chciałbym się uporać z tym, co tutaj jest. Nie mam zwyczaju robić wszystkiego naraz. Staram się zazwyczaj dzielić sobie pracę na ogródku na różne etapy i czyścić po prostu grządki po kawałku. Ta grządka tutaj akurat już jest wyczyszczona, wyrównana i po prostu zebrałem z niej dynię kilka dni temu, gdzieś koło wtorku coś. Natomiast całą stertę dyń, raczej odpadów po dynie, czyli tych pędów i liści przyniosłem tutaj. Była dwa razy wyższa, ale żeby sobie ją lekko sprasować i sprawić, aby mniej miejsca zajmowała mi na kompostowniku, staram się zawsze pokroić jak do sałatki. Ona już jest pociachana, ale jeszcze każde uderzenie powoduje, że objętościowo zmniejsza się i łatwiej to upchnąć w kompostowniku. Nie mówiąc już o tym, że tak pociachana dużo lepiej się rozkłada niż wrzucona po prostu w całości w takich długich kawałkach. Ok, sałatka jest sprzątnięta. Troszeczkę ciężko się nosi do kompostownika, bo kratkę, którą zamontowałem na ogórki na przyszły rok, no musiałem tak wyśrodkować, aby od strony siatki po prawej stronie można było sobie przejść tam i zbierać jagody kamczackie, a po lewej stronie dostać się do kompostownika. I tak naprawdę ani tu nie jest wygodnie życie. Nie będę tego przerabiał, zwężał. Po prostu sobie będę musiał z tym dać radę. Nie wydzielam żadnych ścieżek sobie tutaj, bo tu jeszcze tak na 100% nie mam pewności, co, gdzie i jak posadzę. Wolę się z tym wstrzymać, aby potem już to zrobić raz, a porządnie i po prostu nie dać ciała, żeby nie trzeba było na nowo reorganizować sobie tej grządki. Jeśli chodzi o dalsze zbiory... Cóż, jeśli chodzi o resztki plonów, które zbieramy z ogródka, no to tutaj jest kilka sztuk bardzo ładnych kiwano, naprawdę dużych. W sklepie tak wielkich nie widziałem. Wylądują teraz w pudełku na buty i niech dojrzewają na parapecie. Imbir zmarł, przez to nie wiem, czy się uda go odratować. Być może po prostu zbiorę te bulwy malutkie, które tam narosły i wykorzystamy. Trochę szkoda tych liści, bo są świetnym dodatkiem do rosołu, no ale... Coś tam na pewno jeszcze z tego odzyskamy, a może akurat po wstawieniu do domu jeszcze odbije i zacznie rosnąć. Jest sporo drobnych pomidorków, które opadły mi teraz podczas walki na ziemię. Muszę je wyzbierać. Tam już w doniczce częściowo są zebrane. Tam też są papryczki. Papryczki oczywiście są też tam.
małe pudełko po lodach zebrane, tak aby, a to są same ostre, więc jej dużo nie potrzeba. Kilka niedojrzałych dyń obok. No i te bardziej dojrzałe, to tutaj taka malutka Atlantik została. Lunga. No i ta druga lunga, która leży tam. Myślę, że na pewno coś ciekawego na słodko z niej zrobimy. Oraz jeszcze tu na stole kilka papryk, które wcześniej przyniosłem, zapomniałem o nich. No i dynie słodkie, ozdobne, podobno świetne na przetwory takie na słodko, jakieś dżemy do ciasta. Myślę, że zrobię dwie w occie na słodko i coś jeszcze na przykład z dżemów z nich zrobimy. A na pewno jedno wykorzystamy do syropu, do kawy. Zobaczymy, jaki będzie miał smak. W tym miejscu jeszcze warto było wspomnieć o szklarni, która no, zbiorami z niej całkowicie przerosła nasze oczekiwania i tych przecierów takich pomidorów przetartych, a następnie zredukowanych na gazie tak 1 do 10 można powiedzieć, czy też 10 do 1, to tak można powiedzieć mamy całą szufladę w zamrażarniku. No plus jeszcze jakieś tam inne przetwory typu sosy, nie sosy zrobione z tych pomidorków. Nie wiem, czy na przyszły rok będzie sens w ogóle wysadzać pomidory na zewnątrz szklarni, bo przy tej ilości, którą ona jest w stanie nam wyprodukować, jeszcze teraz po podwyższeniu, tak na dobrą sprawę, posadzenie 24, myślę, że 24 krzaczki załatwią sprawę w takiej ilości, że wysadzanie i zajmowanie sobie miejsca w innym miejscu na ogródku jest totalnie bez sensu. Po prostu te lepsze miejsca, do których do tej pory uprawialiśmy pomidory, przeznaczymy na ogórki, których było bardzo mało w tym roku, głównie przez to, że pokusiłem się o to, aby przesunąć miejsce na ogórki bliżej czereśni, gdzie było znacznie więcej cienia, no i tam już przedobrzyłem, jeśli chodzi o tą ilość cienia, bo te ogórki w ogóle tam nie chciały rosnąć. Powiem tak, że cieszę się, że zdecydowałem się posadzić z tej strony jarmuż tutaj w tym miejscu, bo tak naprawdę on sprawia, że tutaj cały czas jest zielono i nawet już jak odpadną te wszystkie liście, zbiorę wszystko po kolei, to jarmuż dalej pozostanie zielony, no i tak troszkę będzie cieszył jeszcze oko na tych grządkach. Natomiast muszę no, już brać pod uwagę to, że prac jest coraz więcej, trzeba poobcinać suche gałązki, pousuwać zbędne krzaczki. Na razie jeszcze pozostawiam te pomidorki paczpryczkowe z Biedronki, pozwolę im się tak rozrastać dalej jak chcą. Mimo, że temperatura spadła do naprawdę niskich w ciągu nocy, one dalej puszczają kwiatki, dalej tam gdzieś dojrzewają te pomidorki, zbieram na bieżąco. Tu przy budynku mają ciepło, niech sobie rosną. W szklarni też mają spoko warunki, niech tam stoją i dojrzewają. Dzięki temu może do końca października będziemy jedli pomidorki prosto z krzaczków. Jedyny krzaczek. To jeszcze tylko taki szybki rzut okiem na zbiory. Zbiory dyni zakończone. Kiwano też. Oczywiście papryk na ogródku, chyba jeszcze 3 czy 4 krzaczki zostały w szklarni, niech sobie dojrzewają. Dyni już więcej nie będzie, natomiast na pewno jeszcze będą zbiory pomidorów. Zarówno w szklarni, jak i tych na zewnątrz. Oj, zaraz rozkroję pomidora, zaraz rozkroję tego arbuza i wrzucę fotkę, jak on w środku wygląda. Cześć i na razie. Pozdrawiam i miłego dnia.